tym odcinku przetestujemy sobie Monstera Farmer's Odds. Więc tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie informację, że jest to Monster. Informację, że jest z serii Java. Informację, że jest Old Milk, to znaczy, że jest z owsianym mlekiem. Logo Monstera. Informację, że jest Farmer's Odds. Skład produktu. Wartość odżywczą. Historyjkę tego Monstera. Informacje, że jest to kawa, która dodaje energii. Pojemność, a jest to 443 ml. Kod kreskowy. Aczkolwiek z tyłu macie datę końca świata. Więc tak, teraz możemy przechodzić do otworzenia. I nalania produktu. Więc tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, ma on taki standardowy kolor jak na kawę. Więc teraz możemy przechodzić do testowania produktu. No powiem tak, jest naprawdę smaczna, taka lekko słodkawa bym powiedział. Jeszcze czuć tak minimalnie gorycz kawy. Więc tak, tutaj macie cena, jest to 55 zł plus koszt dostawy. Aczkolwiek tutaj macie plusy. A do plusów można zaliczyć to, że ma naturalny kawowy smak. Aczkolwiek tutaj macie minusy. A do minusów można zaliczyć to, że jest za drogi. Więc tak, teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 7 na 10, ponieważ jest naprawdę smaczny. I na dzisiaj to koniec i pa pa!